Run. Witajcie w kolejnym odcinku Tepy Talk. Przed nami odcinek numer bodajże, o ile się nie mylę, jeśli pamiętam, co tam było opublikowane, numer 130. I ja zawsze czasem mówię, że biorę się za kolejną serię nagrywania, kolejny cykl i tak właśnie jest. I w tym cyklu sobie tutaj tak przyszykowałem kilka ciekawych butów i łączę sobie przyjemność z takim poniekąd obowiązkiem mówienia już tam, nie wiem, 10 raz o tym samym modelu, po prostu Nike wypuściło nowe kolorystyki i będę o tym opowiadał, ale wpierw odcinek taki trochę, który sprawi mi więcej przyjemności. Jeśli ktoś śledzi TPPL i interesuje się butami piłkarskimi tyle w takim stopniu co ja, a jeszcze ma dodatkowo troszkę lat na karku, to pewnie ten odcinek mi się bardziej spodoba niż jakiś tam inny o nowościach. Tak samo jak mi, i się ucieszy, więc jeśli tak jest, to gorąco zapraszam. O dziwo, bo mówię o tym zainteresowaniu butami piłkarskimi, a mamy przed sobą but, no nie piłkarski, but do chodzenia, ale w znacznym stopniu no, nawiązujący gdzieś do piłki nożnej. Wielu z was tylko spojrzy na te buty i wie już tutaj, o co chodzi. Może większość nie, i ja zawsze staram się. Nawet się nie staram, ale jakoś tak wychodzi, że zaszczepiam tą pasją, więc opowiem wam, co tu jest grane, to się też dowiecie. Więc mamy tutaj, ja te buty wylicytowałem na aukcji, może wpierw to powiedzmy, niestety używane, ale w super znikomym stopniu. Ja tutaj się przyznam, wiecie, że zawsze raczej jestem taki schludny i dbam o wszystko, dbam o buty, które kupuję czy dostaję, chociaż za nie często nie płacę, to należy o to dbać. Tutaj troszeczkę widzę, zostało piachu na podeszwie, szczerze powiedziawszy, nie mam czasu tego super tak wyczyścić, ale tłumaczę się wam, żebyście wiedzieli, że to raczej wynika z problemu niż z jakiegoś celowego zaniedbania i niechlujstwa. Buty wylicytowałem na jednym z serwisów aukcyjnych, nie będę tutaj wymieniał nazwy, bo wcale nie jestem wielkim zwolennikiem. Jak tylko zobaczyłem, mówię, o, muszą być moje, no i oczywiście w moim rozmiarze, tak, bo ja buty do kolekcji zaliczam tylko buty, które są w moim rozmiarze. Ja nawet wcześniej nie widziałem, one są 48 2 trzecie, ja 48 zwykłe zazwyczaj noszę, więc będą mi troszkę luźne. Zresztą, no wątpię, żeby to była kwestia tego, że akurat jest to o te 2 trzecie numeru but za duży, po prostu mam dużą stopę, no jak się je weźmie, to faktycznie wielkie i się obawiam, czy tutaj pod tą górną kamerką się nam w kadrze zmieszczą. Jest to but, który został wypuszczony w roku 1998. Jest to bardzo ciekawe z tego punktu widzenia, będzie jeszcze artykuł oczywiście o tym na tp.pl, że wydaje nam się, że w tej chwili Nike i Adidas wypuszczają buty, które są wzorowane na korkach, są przeznaczone do chodzenia po ulicach, czy tam w jakiś sposób, no są to buty sportowe, lifestyle'owe, takiego czy innego profilu, i że jest to jakaś tam nowość. Otóż okazuje się, sam o tym nie wiedziałem, że już w 98 roku Adidas takowe buty wypuścił. Ja nawet sprawdziłem tutaj po numerze katalogowym, że faktycznie nawet jest tutaj, wam się powiem, na metce data wypuszczenia. Tak, właśnie 02.98, to chyba tutaj wskazuje, że nawet w lutym, zobaczcie jaka dokładność, może po prostu kolorystyka wyszła w lutym. Wtedy te buty zostały wyprodukowane, no więc jak widzimy, takie podejście było już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Poniekąd buty te nawiązują troszeczkę do jednego z wcześniejszych odcinków Tepy Talk, jak i artykułów na tepy.pl. Mianowicie niedawno miałem takie halówki, które były wyprodukowane gdzieś też mniej więcej w tym roku, nawiązują do tych starych modeli butów piłkarskich. Co najważniejsze, do jakiego buta? No oczywiście, że do Predatora, tylko do którego konkretnie? Ha, i to jest niezłe pytanie. Ja od razu, pierwsza myśl jaka miałem, no to, że mam te buty i że pokażę wam je razem. Tak naprawdę weryfikując, myślę, że nie do końca. Rzadko kiedy się zdarza w odcinkach TPPL, że pokazywał kilka modeli butów w jednym filmie, ale tutaj chcąc wam naświetlić nieco sprawę, to zrobię. To jest Predator Mania, no chyba najbardziej legendarny but ze wszystkich Predatorów. I jak widzimy, oczywiście kolorystyki są podobne, bo przez wiele lat Predatory w startowej kolorystyce były wypuszczane właśnie w ten sposób. Ale widać, że to tutaj nie do końca jest Mania na tym bucie. Mam też inny model Predatorów. Oczywiście mówimy tutaj o moich rozmiarach, i to jest Predator Precision.
Predator Precision jest generacją nie wcześniejszą niż Mania, tylko o dwie wcześniejszą. I jest tak naprawdę pierwszym takim Predatorem, troszeczkę wchodzącym w tym cykl paru kolejnych edycji, że mieliśmy tutaj te gumki po boku, właśnie była ta kompozycja kolorystyczna, poprzednie miały zdecydowanie więcej czerwonego. No i tutaj już bardzo użyte te gumki w formie takich disków. To też nie jest to, to też nie jest to. No oczywiście, gdybym ja nie wiedział, nie doszedł do tego, co to jest, to może bym przypuszczał, że no troszeczkę zmienili ten design. Niestety nie. But, do którego to nawiązuje, to jest Predator Accelerator. Czyli coś wypuszczonego pomiędzy Precision a Manią. Wskazuje na to nie tylko tutaj ta grubość, szerokość tych pasów, ale także podeszwa. Ja gdzieś niedawno wrzuciłem ani na fejsie, gdzieś tam na jakimś innym serwisie, gdzie raczej tak się zrzeszają ludzie profesjonalnie związani ze sprzętem piłkarskim, i ktoś mi ze starych ludzi, przypomniał, czy nawet powiedział, bo ja byłem wtedy w podstawówce, nie za bardzo się interesowałem wtedy, kiedy te buty wyszły. Nikt takich nie miał, nigdy nie widziałem. Szczerze wam powiem, że pierwszy raz na tej aukcji właśnie, na który je zobaczyłem, poznałem, że taki model kiedyś był. Ten znaczek tutaj, znaczek wiąże się nieodzownie z pewnym designem podeszwy, takim właśnie agresywnym, mocnym, wystającym, jak to sobie tak sprawdzimy, takimi nachodzącymi tutaj elementami. I to się nazywało, i teraz zaszczelcie mnie, ja zapomniałem, muszę to sobie spuglować. Znaczy nie spuglować, tylko właśnie sprawdzić tam. Nie do końca tutaj wam powiem, gdzie to się odbywało. Taka ciekawostka. O, już wiem. To się nazywało Fit You Wear, tak się nazywała ta seria związana z tym designem podeszwy. No i to jest jedno. I właśnie dokładnie w taki sam sposób podeszwa mocno zachodząca, tak na trzy pasy, które były na cholewce, tak design miały Predator Accelerator. No i ja niestety tego modelu nie mam. Jeśli tylko gdzieś zobaczę, no wiadomo, w jakiejś cenie typu kilka tysięcy złotych, że będę w stanie je sobie kupić, to na zaległości na pewno nadrobię. Predator Accelerator wyglądał tak. I tutaj wam się wyświetla graficzka, na której je prezentujemy. Nieprawda, że podobne? No prawda. Dobrze, nie będziemy się tutaj zbytnio rozwodzić oczywiście nad wszelkimi cechami jakimiś użytkowymi, no bo to nie jest but piłkarski, buty do chodzenia, nie chciałbym tutaj nikogo jakby urazić, ale wiadomo, że swoją funkcjonalnością no, mają dużo mniejszą rolę do odegrania, mniej zadań, którym trzeba sprostać niż buty przeznaczone do konkretnego sportu, no bo tam występują różne przeciążenia i tak dalej, wiecie o co chodzi. W każdym razie wizualnie but bardzo, bardzo fajny, no szczególnie jeśli komuś, ktoś zna się na korkach, ma te stare modele, no to dla mnie to taka absolutnie wisienka na torcie. Ja wiem, że czekałem naprawdę, żeby zrobić w końcu, nagrać te pytok. Jeszcze muszę zrobić sesję zdjęciową i nie mogę się doczekać, kiedy wyjdę w nich na ulicę i będę sobie pląsał coś absolutnie nie wpasowującego się w obecną modę. Ale no jeśli gdzieś tam zahaczy mnie wzrokiem ktoś, kto zna się na rzeczy, zobaczy te buty, to powie: o, ale wypas. No i to jest właśnie szacuneczek w korkowym świecie. Dobrze, można tutaj oczywiście wspomnieć, ta cholewka jest skórzana, jest to faktycznie bardzo dobra jakość skóry. Też ja pokazywałem te buty, bo brat trochę starszy i dużo lepiej pamięta. I mówię: zobacz, kiedyś takie normalne buty jak jakieś skóry, teraz to nie do dostania. No różnie jest z tą jakością, natomiast faktycznie bardzo fajnie to jest wykonane. Tutaj siateczka troszkę oddychająca. Oczywiście buty ciężkie, nie ma co ukrywać. Buty ciężkie, ta podeszwa do lekkich nie należy. Tutaj jest mnóstwo różnych systemów tam zastosowanych, które gdzieś tam Adidas ciągnął przez lata, niektóre pewnie jeszcze funkcjonują. No ale materiały, z których tworzono buty, się zmieniły i na pewno ten but w nowym wykonaniu jakiś byłby zdecydowanie lżejszy. Bardzo ciekawa sprawa. W odcinku widzieliście jeszcze dwa modele Predatorów i te Predatory też w TPTOK się pojawią. Ja tak ogólnie stronie od pokazywania używanych butów, musi być faktycznie coś bardzo ciekawego. No i coś takiego ciekawego było, pojawiło się i myślę, że tutaj możemy zrobić wyjątek. Dobrze, oglądaliśmy. I teraz jakby tu powiedzieć dokładną nazwę modelu. Słuchajcie, zaszczelcie mnie, nie mam pojęcia.
internet nie jest taki stary, żeby mieć w sobie jeszcze jakiekolwiek, nie wiem, stare strony sklepowe, żeby gdzieś ta nazwa padała. Wpiszecie kod rabatowy, to gdzieś tam tylko też jedna opcja wyskoczy i ktoś przepisał po prostu z metki. Nie ma o tym w internecie. Możliwe, że jakieś Adidas Predator Torsion, coś takiego, Torsion Accelerator, nie wiem. Okej, okay, dzięki za oglądanie. Teraz sobie przejdziemy może do czegoś nowszego, ale do staroci wrócimy jeszcze.